czy ona lubi taniec? Stuk, stuk. Pukam z wnętrza klatki. Miłe, milutkie żebra z resztkami mięsa. Pachną upajająco. Siedzę tu od lat. Znam to więzienie lepiej niż inne miejsca. Znam, lubię, nie znam, nie lubię. Bęc. Czy jest sens wychodzić lub wyślizgiwać się z pomiędzy żeber? Rozluźniać przestrzeń między nimi ćwiczeniami podejrzanymi w telewizji? Wciągać siebie głęboko, aż do bólu? Tak, by się zmieścić. Bardzo chciałem wyjść, wcale nie chciałem wychodzić. Wesołe miasteczko zmysłów i nienachalnej pieszczoty głosu wywabiło mnie do krat. Przyglądałem się jej z pomiędzy żeber. Uśmiech jak przyjaciel, dłoń jak atrakcja na dzień dziecka, dmuchany zamek czy inny chuj napęczniały w słońcu, płyta nagrzana niby ciepłem z góry, a jednak od wewnątrz, kipiącym pod skórą wulkanem. Surowe jajko ścięłoby się na jej czole jak głowa. Siu, pach, odcięta spada pod nogi kata. Siu, leci głowa, kula się, hop, hej, na kamieniach, korzeniach i innych cudownościach. Leci, leci, dzieci, pomachajcie, tacie, pomachajcie, papa. Patrzcie, jak leci, jaka fajna głowa pewnie miłego człowieka. Lizałem żebra, by pokazać jej, jaki jestem gotowy. Chciałem, by wiedziała, że warto mnie stąd ukraść. Podbierz mnie stąd. Ona się uśmiecha. Zawija pasmo włosów na palec, jakby robiła szaszłyk ze złota lub umoczyła palec w płynnym serze. Jedzcie, dziewczyny, ser tylżycki, bo od niego rosną cycki. Tak mówił dziadek, kładąc dłoń na rosnących piersiach. Zapomnieć, zapomnieć, nie pamiętać, to nie może być prawda, wydawało ci się żart. Żart to tylko żart, niewinny jak aborcja żart. Na szczęście mam w kieszeni nóż. Otwieram żyły jak pięści, smaruję się krwią i przeciskam się przez klatkę żeber, jak przez prasę z Frani. Postanowiłem, że ją uratuję. Ona podchodzi i kręci wajchą. Weź ją do ust. Szepcze, ale z przepaści warg wypływają tylko bąble krwi. Plumkam nimi radośnie. Krew przyjemnie rozlewa się w nosie, kołysze, dusi. Uśmiecham się. Może umieram. Nareszcie skończyłby się ten pierdolony koszmar. Chciałbym jeszcze zostawić ślad drogi ucieczki dla innych. Na przykład wytrzeć krew w firanę, uciąć jej dziadkowi fiuta, ukłonić się lub zwyczajnie posłuchać. Dowiedziałbym się, jaką wycieczkę wygrałem w konkursie, czy moja partnerka lubi taniec, konie i spacery po lesie. Jestem ciekaw bardziej niż tego, czy Bóg istnieje. Tego dowiem się niebawem. Czy ona lubi taniec, konie i spacery po lesie?